Kielce. Róg dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i Małej. To tu od 1905 roku działa cukiernia założona przez państwa smoleńskich, gdzie co niedzielę, każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy, Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety, profesor kieleckiego gimnazjum Alfred Politkowski i Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze, przez przyjaciół zwana baronową. Dzień dobry państwu. Witamy panów, witamy. A co to panowie tacy zadowoleni? Czyżbyście już gdzieś balowali? Dopiero będziemy balować, moja Leokadio. Nie, pan już chyba coś wypił. Żeby się tak spoufalać. Panie starszy, butelkę wiśniówki, ale dużą, największą. A cóż to za okazja? Och, złapaliśmy tego kiełbasę, ściganego listem gończym. I zarobiliśmy 10 tysięcy marek. No ale gdzie jest łeb tego kiełbasy, który obiecywał pan przynieść do kawiarni? No, tego już za wiele. Przepisy zabraniają. No i właśnie dlatego leży w worku przed cukiernią. Ależ panowie, no przestańcie żartować, to jakaś makabra. No to może panowie opowiecie, jak wam się udało ująć tak groźnego bandytę. To potem przy wiśnióweczce, a teraz, no co tam słychać w wielkim świecie? Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. A tak. Nominację przyjął w dniu swoich imienin. Hurra! No! To teraz mamy swojego marszałka i będziemy zwalczać tę bolszewicką zarazę. No tak. Polska zaproponowała rozpoczęcie rokowań pokojowych w Borysowie. Rosjanie zażądali innego miejsca i całkowitego wstrzymania ognia. No bo w Borysowie planują koncentrację wojska. A wcześniej dowódca bolszewików, Kamieniew, zatwierdził plan uderzenia na zachód przez Polskę. A jeśli już mowa o zachodzie, to w Republice Weimarskiej doszło do nieudanej próby przewrotu monarchistycznego, a w zagłębiu Rury powstała 50-tysięczna komunistyczna Armia Czerwona. Każdy chce swojego państwa, ale co pan taki zmartwiony, drogi kolego? Bo ciężka w naszym kraju jest dola siewców oświaty. No tak, wy tam w szkole to chyba mizernie zarabiać. No czyżby pan miał jakieś problemy w szkole? Nie, ja nie, ale na wsiach nauczyciele naprawdę mają ciężko. Tak, a niedawno o tym pisałem. Och, to bardzo poważny problem. Przecież nauczyciel, szczególnie historii czy polskiego, to dla nas w obecnych czasach skarb. Ale o czym tu gadać? Edukacja to przyszłość narodu. Tak, ale ja chyba wiem, profesorze, o co panu chodzi. O tę nową nauczycielkę, która przyjechała we wtorek do Kielc bez uprzedniego zawiadomienia inspekcji szkolnej. No tak. Inspektor szkolny przeznaczył ją na zastępstwo chorej nauczycielki w szkole w Bodzentynie, w gminie Górno, i zapytał jakiegoś chłopa z targu, który akurat jechał do Górna, czy by nowej nauczycielki nie podwiózł do tamtejszego urzędu gminy. Tak, pisze o tym mój kolega z redakcji. O. Chytry włościanin jednak zażądał od kobiety za to, że pozwoli jej usiąść na siedzeniu z tyłu wozu, aż 60 marek. Wyobrazić sobie łatwo, ile musi zapłacić nauczyciel za furmankę do Kielc w razie na przykład choroby, jeżeli za przysiadkę w nawracającej do Górna furmance nasz suwerenny lud żąda aż 60 marek. Nie, ja chyba zwariuję. Przecież to on powinien jej zapłacić. Przecież ona będzie jego dzieci uczyć. Co za prymitywne chamidło. Zaraza paskudna. Nasienie bolszewickie. Fuj!
Panie Janie, no to prosty człowiek. Nie zdaje sobie sprawy, że kobieta wiezie na wieś kaganego światy. Oj, tak, i jeszcze do tego ten okropny bandytyzm. Jakieś parę dni temu 6 bandytów uzbrojonych w rewolwery napadło na plebanię księdza Feliksa Nowackiego w Chełmcach. Znam sprawę. 3 ubranych po wojskowemu, 1 w mundur oficera, 2 zaś sierżanta, 3 ubrany był po cywilnemu. Oprócz Browninga miał 3 granaty. Podobno skradli księdzu 50 000 rubli. Nieźle, stacy tyle nazbierał? A we wsi Piotrowice zamordowano, słuchajcie, 10 osób. Tak, tak, to straszne morderstwo. Jakieś 2 tygodnie temu w tej wsi znajdują się 2 domy zamieszkiwane przez żydowskie rodziny, Szejerów i Rosenzweigów. O godzinie 8 do domu Szejerów wtargnęło 8 bandytów uzbrojonych w krótką broń palną. Zrabowali 2500 marek, pobili Szejerową, a potem wszystkich domowników zamknęli w chlewiku. Piszą o tym w gazecie, że w mieszkaniu zastano 11 osób. Pozwolę sobie przytoczyć fragmencik. Nie, to straszne. Ja nie mogę tego słuchać, no ale proszę, dobrze, no niech pan czyta. No niech czyta, niech czyta, może będą jakieś fakty, które pomogą ująć tych zbrodniarzy. Bandyci zastali w mieszkaniu Rosenzweigów 11 osób. W tej liczbie mieszkańca wsi Piotrowice Ludwika Smolarczyka, który na chwilę przed bandytami wszedł do Rosenzweigów po tytoń. I tu bandyci zażądali wydania pieniędzy. Rosenzweiga nie było w mieszkaniu, gdyż wyszedł na wieś celem kupna cielęcia. Żona jego, Hena, dała bandytom około 2000 marek i błagała bandytów, by nie czynili jej krzywdy, ponieważ więcej pieniędzy nie posiada. Ale rozwścieczeni bandyci nie zważali na jej prośby. Zaczęli w zwierzęcy sposób katować Rosenzweigową i wszystkich obecnych w mieszkaniu. A następnie zaczęli strzelać do swoich ofiar. Z obecnych w mieszkaniu ocalała tylko córka Rosenzweigów, 9-letnia dziewczynka, która schowała się pod ławką i zakryła pierzyną. Jezu. Straszne rzeczy, straszne. Mój kolega śledczy już tam był, pracują teraz nad ustaleniem tożsamości sprawców. Och, to pewnie wkrótce będzie wydany list gończy. I będziemy mieli pracę, panie Janie. Tylko niech pan nas nie przecenia, redaktorze. Ale to była rodzina żydowska. Może mieliśmy do czynienia z jakimś pogromem? No ale przecież oni zrabowali pieniądze. No tak, być może po to, aby zmylić trop. A proszę pana, pogromy w Polsce to legendy. A co też pan opowiada? No, w Waszyngtonie wyszła książka senatora Morgenthaua o jego misji w Polsce. Zacytuję, co pisze senator. Udało nam się skonstatować, że żadnych pogromów w Polsce nie było. Pewne ekscesy, których wszyscy żałują, miały miejsce. Przyczyn ich szukać trzeba na gruncie ekonomicznym, a nie na gruncie religijnym. Rany Chrystusa! Nie można nazywać mordu na 10-osobowej rodzinie ekscesem! Zgadzam się z panem. Panowie, ja miałam okazję rozmawiać z przedstawicielami tej misji. Kiedy badali sprawę pogromów, władze naszego kraju jeszcze nie były ukonstytuowane i nie można ich za to winić. No to mamy robótkę, panie redaktorze. Czyżbyś zamierzał pan zmienić profesję, drogi redaktorze, i zostać łowcą nagród? W końcu mam bardzo doświadczonego nauczyciela, bohater powstania. No. W powstaniu to ja ustrzeliłem tych ruskich od groma. Zobaczcie, ile mam kresek na kolbie rewolweru. To jest liczba pańskich ofiar? Wrogów, profesorze. Martwych wrogów. Muszę sobie wyciąć nożem jeszcze jedną kreskę. Idzie o tego kiełbasę? A o kogo? Właściwie to... redaktor też powinien wyciąć jedną kreskę na mojej dwururce. No dlaczego? Bo kiełbasa
dostał 2 kulki z moich rewolwerów, a redaktor nafaszerował go ołowiem z dwururki. Pan, redaktorze? Pan? Nasz nowy bohater? A tak, ja, pani baronowo? Ale jaki tam ze mnie bohater? Chciałem sobie dorobić do mojej redaktorskiej pensji. No, widzi pani baronowo. Panie starszy, no gdzie ta wisiłeczka? Proszę państwa, wieści z ostatniej chwili. Gazeta Warszawska podaje, że ofensywa bolszewicka na Polesiu i na Wołyniu została złamana kontratakami naszych wojsk. W sobotę i w niedzielę zostały zniszczone doszczętnie 2 pułki bolszewickie, przy czym zebrano 40 karabinów maszynowych, kilkanaście armat, 10 tanków i mnóstwo materiału wojennego. Armia bolszewicka nie przedstawia obecnie większej wartości bojowej. No to co? No to wznieśmy toast za naszych dzielnych żołnierzy, którzy rozgramiają bolszewików. Za naszych żołnierzy! Za redaktora! Za nas wszystkich! Za redaktora! No. Wysłuchali państwo słuchowiska Radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński, Andrzej Cempura oraz Andrzej Plata.